Halo, halo! Dzisiaj opowiem Wam o powiedzonku, dzięki któremu będziecie mogli wyrazić, że nic kompletnie nie rozumiecie. A chodzi dokładnie o Nur Bahnhof verstehen, czyli rozumieć tylko dworzec kolejowy. Można by na przykład powiedzieć: Bin ich hier die einzige Person, die nur Bahnhof versteht? Czyli czy jestem tu jedyną osobą, która rozumie tylko dworzec kolejowy? Czyli czy jestem jedyną osobą, która nic nie rozumie? I ja z początku myślałem, że to powiedzonko pochodzi od sytuacji, gdzie w momencie, kiedy pytamy kogoś o drogę na przykład, to jest droga tak skomplikowana, że zrozumieliśmy właściwie z całego opisu tylko Bahnhof, czyli dworzec kolejowy. I tak sobie pomyślałem, że no brzmi dość przekonująco, można powiedzieć, ale szukałem pochodzenia tego powiedzonka i powiem Wam, że natrafiłem na niestety takie dość smutne wyjaśnienie, skąd się to wzięło. To powiedzonko pochodzi prawdopodobnie z okresu I wojny światowej, gdzie jeszcze kolej miała bardzo istotne znaczenie, właściwie była najważniejszym środkiem transportu. Transportowano koleją wszystko, żołnierzy na wojnę i z wojny, i różnego rodzaju broń, no wszystko, co nam na wojnie było potrzebne, transportowano koleją. I taki żołnierz, który był już bardzo zmęczony wojną, wojna się dłużyła, wszyscy byli już zmęczeni, przemęczeni, każdy chciał wracać do domu, to jedyną taką informacją, którą oczekiwał, była informacja o dworcu, żeby się udać na dworzec, czyli każdy żołnierz kojarzył dworzec z powrotem do domu. Był to taki symbol powrotu do ojczyzny, do domu, ponieważ pociągiem wracano również z wojny. Transportowano też rannych, no i żołnierzy oczywiście po wojnie. I każdy chciał tylko usłyszeć, że wracamy do domu, bo był zmęczony wojną. I dlatego na przykład, gdy rozmawiano na inne tematy niż powrót do domu, to żołnierze często mówili: ach, verstehen nur Bahnhof, czyli tak ignorowali poruszany temat, ten temat, który był inny niż powrót do domu, ignorowali takim powiedzonkiem, czyli oznaczało to tyle, co że a ja chcę wracać do domu, nic tam do mnie więcej nie gada, mnie interesuje tylko ten temat. Czyli ich verstehen nur Bahnhof chodziło o to, że ja chcę wracać do domu jak najszybciej, to mnie tylko interesuje, cała reszta tematów mnie nie obchodzi. To historia tego powiedzonka. Mam nadzieję, że ona Was nie zrazi i będziecie używać mimo wszystko tego zwrotu, będziecie używać. Ja lubię ten zwrot jakoś i tak się przez moment wahałem, czy go dalej używać, czy nie, bo pochodzenie jest dość smutne, ale język się rozwija, nabiera nowych znaczeń. Miło jest znać tą historyjkę, na pewno może się stać ta historia tematem rozmowy kiedyś, gdy padnie na przykład to powiedzonko i ktoś zapyta, a będzie to Niemiec, a nie będzie znał pochodzenia tego wyrażenia, a Wy mu o tym opowiecie, to na pewno temat rozmowy będzie bardzo atrakcyjny, a Wy w tym momencie zabłyśniecie. Więc choćby z tego powodu warto by może użyć tego zwrotu. Zresztą sami zdecydujecie, czy go używać, czy nie. Ich verstehe nur Bahnhof oznacza, że nic nie rozumiem. Ja. Das ist alles für heute. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. No i jak Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę. Dankeschön. Macht's gut.